Niedawno nagrałem filmik o tym, jak się mówi Ojcze Nasz po angielsku, to znaczy Our Father, i w dzisiejszym odcinku chcę przeczytać wam, jak brzmi Hail Mary po angielsku, to znaczy Zdrowaś Mario. To może najpierw przeczytam Zdrowaś Mario po polsku, bo nigdy go nie przeczytałem. I to jest tak: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Co znaczy łaski pełna? Że ona miała pretensje? Czemu ona jest pełna łaski? Ja tego nie rozumiem. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ok, to była ta polska wersja. Teraz przeczytam tą wersję po angielsku. Hail Mary, jest dużo krótsza, mi się wydaje. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I czasami ludzie mówią amen, czasami mówią amen. To jest to samo. I jak widzisz tutaj, bo ja to wytłumaczę, żeby to miało sens po angielsku, że to, przez to, że to jest stare i to było napisane w czasach mniej więcej jak Shakespeare żył, to jest napisane w takim starodawnym językiem. Dlatego, że mówi thee zamiast you. Ale oczywiście niektóre Hail Marys, bo są różne religie oczywiście, i myślę, że katolicka religia bardziej używa te thee i thou i takie bardziej starodawne, ale też są niektóre modlitwy, gdzie mówią po prostu you. To Hail Mary full of grace. Grace to jest, nie wiem, grace to jest grażyna. Nie, okej, okay, to nie ma sensu. A okej, okay, sprawdziłem i grace jest łaska. Co to jest łaska? Ja myślałem, że łaska jest coś złego. Że jak coś robisz z łaską, to nie jest dobre. Ja tego nie rozumiem. Ale grace po angielsku to jest tak jak, to jest bardzo pozytywne. Grace to jest, zaraz sprawdzimy tutaj. Grace to znaczy simple elegance. To jest takie eleganckie. To jest grace. I grażyna. To Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Thee to jest starodawne słowo, co znaczy ty, z tobą. The Lord is with you. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Blessed to jest błogosławiona. Art to jest że jesteś. Blessed art thou among women. Blessed art thou among women. To znaczy, że ty jesteś błogosławiona wśród kobiet. Among women. And blessed is the fruit of thy womb. To znaczy, że zbogosławiony jest ten owoc twojej pochwy? Nie, jak się mówi womb? Zaraz sprawdzę. Widzicie, tam jest B, a to się nie mówi womb. To B się nie wymawia, to jest womb. Womb to jest, zaraz sprawdzimy tutaj. A, womb to jest łono. To znaczy zbogosławiony jest twoje łono? Well, okay. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Znaczy, że on jest tym owocem jej łona. Łona? I wanna go to the store, huh? Yeah, okay, to jest głupie. Łono? Nie znam tego słowa. Łono. To brzmi, jakby ktoś coś widział i to było fajne i potem on się z tym zgodził, tak łono. To jeszcze raz. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. To Holy Mary, to Święta Maria, Mother of God, Matka Boga, pray for us sinners now. To módl się dla nas teraz i my jesteśmy grzesznikami. Módl się dla nas grzeszników, chyba, teraz. And at the hour of our death. I w tej godzinie, kiedy umrzemy. That's, tak to jest.
Amen. Hail Mary, yep. To daj znać w komentarzach, czy już to wiedziałeś, czy kiedykolwiek słyszałeś the Hail Mary po angielsku. Ja nie wiedziałem, jak to się nazywa po polsku. Hail Mary, jak? Co? Zdrowaś? Tak to się mówi. Zdrowaś, Mario? Co znaczy zdrowaś? A, okej, okay, to widzę, że to jest hail. Zdrowaś jest hail. To po polsku co? Czy oni mówili zdrowaś Hitler zamiast Heil Hitler albo Hail Hitler? Jak to się mówi po polsku? Ja nie wiem. To daj znać, jak ci się podobała ta amerykańska wersja zdrowaś Mario. Czy to jest to samo dla ciebie? Czy uważasz, że to jest dobre przetłumaczenie? Czy uważasz, że jedno przetłumaczenie jest jakieś inne? Może trochę inne albo bardzo inne? Nie wiem, daj znać w komentarzach. No dobra, to dzięki i na razie. Też sprawdź moją stronę davesameryki.pl i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć.